Wiecie, co mnie najbardziej boli w Finneaszu i Ferbie? Ten oto fragment czołówki. Chłopaki mają aż 104 dni wakacji, więc z ciekawości postanowiłem zobaczyć, jaki kraj ma aż 104 dni wakacji. I wiecie, co znalazłem? Nic nie znalazłem. A w zasadzie znalazłem, że Rosjanie mają aż 90 dni wakacji. Więc dlaczego Finneas i Ferb mają o całe 14 dni więcej wakacji? Tego akurat do końca nie wiem, ale wiem na pewno, że Fredka jest psychicznie chora. Tak więc przypominam o zostawieniu subskrypcji, gdyż odcinki pojawiają się codziennie, a my lecimy z kolejną naszą teorią. Więc dlaczego Fredka jest psychicznie chora? Gdyż według naszej teorii Finneas jest martwy, a to co się dzieje w serialu to tylko i wyłącznie wyobraźnia Fredki. Gdyż pomyślcie, co musi przeżywać dziewczyna w okresie dojrzewania, kiedy jej kochany malutki braciszek umiera. No na pewno siada to mocno na psychice. A jeśli dodamy fakt, że Lawrence Fletcher jest jej ojczymem, czyli jej tato albo umarł, albo wyszedł po mleko i już więcej nie wrócił, to również zdarzenie musiało też siąść Fredce mocno na psychice. W momencie jak nie była w stanie poradzić sobie z tragiczną śmiercią Finneasa w dzieciństwie, a jak wiemy Ferb jest niepełnosprawny, przez co bardzo rzadko go słyszymy, umysł Fredki stworzył w jej głowie własny świat, żeby ją chronić przed złymi wydarzeniami z jej otoczenia. To w tym świecie Finneas oraz Ferb bawią się razem, tworząc każdego dnia niesamowite projekty, które najlepszym konstruktorom by zajęły wiele miesięcy lub nawet lat, by stworzyć to, co oni konstruują w ciągu jednej chwili. Dlatego jej mama nigdy nie widzi tych rzeczy, nie dlatego, że to czysty zbieg okoliczności, ale dlatego, że po prostu ich nie ma i przede wszystkim nigdy nie istniały. Natomiast dr Dundersztyc jest po prostu jej psychologiem, z którym się spotyka dwa razy w tygodniu, aby przywrócić ją do normalności. Pepe Pandziobak w rzeczywistości reprezentuje chorą część umysłu Fredki, która tworzy iluzję tej rzeczywistości. Pepe zawsze walczy z doktorem Dundersztycem, który próbuje przywrócić jej realistyczny stan umysłu. Jednak Dziobakowi zawsze udaje się przechytrzyć lekarza i zdobyć przewagę, dlatego Finneas oraz Ferb ciągle pojawiają się w serialu. Natomiast w ostatnim odcinku, jak widzimy, że chłopaki odchodzą do koledżu, to jest po prostu pogodzenie się Fredki z ich odejściem. Ale żeby było ciekawiej, to jeśli od 104 odejmiemy 90, daje nam 14. A to właśnie ta liczba w numerologii oznacza, że dana osoba będzie musiała zmierzyć się w swoim życiu z pojęciem wolności oraz zostanie zmuszona do podporządkowania się określonym zasadom. Czyli Fredka, jako że jest chora psychicznie, musi się po śmierci jej brata podporządkować nowej rzeczywistości i spróbować się wyzwolić od tego całego szaleństwa. Mam nadzieję, że ta teoria Wam się spodobała i miło by mi było, gdybyście zostawili tutaj łapeczkę w górę oraz komentarz, co sądzicie o niej. Ode mnie to na tyle i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Softly, I gotta choose. Keep my life or lose myself.